Witajcie moi drodzy. Dzisiaj jest światowy dzień kota i mam dla Was bardzo ciekawą propozycję. Jak już zauważyliście, nie było mnie dosyć długo na YouTube, nie było żadnych filmików, a to z tego powodu, że jestem tylko człowiekiem okazało się, że nie jestem z żelaza, też mam swoje słabości i też czasami potrzebuję mój organizm. Odpocząć, zregenerować się, bo chorób z mnie nie oszczędzają. Ale teraz już tak szybciutko wracajmy do tematu. Chciałam Wam dzisiaj pokazać literaturę, którą bardzo lubię i która też jest powiązana z kotami. Otóż jedną z takich serii, gdzie pojawia się kot, a nawet dwa koty, jest uch, dosyć spora kolekcja, czyli Kod, który. Spójrzcie, nie mam tego wszystkiego. To jest tyle tomów na razie. Pierwszym tomem jest kod, który czytał Spak. Jest to książka autorki Lilian Jackson Brown. Seria składa się z 30 tomów. Tekst jest porównywany do książek Agaty Christie i um, można by powiedzieć, że rzeczywiście coś w tym jest, bo zagadki rozwiązywane um, w tych książkach są dosyć skomplikowane i trudno odnaleźć przestępce. W pewnym momencie można się domyśleć, ale nie zawsze, i jak wy się możecie już domyśleć, istotną rolę odgrywa tutaj kot, który w jakimś tam stopniu naprowadza swojego właściciela na rozwiązanie sprawy. Raczej podsuwa mu pewien pomysł. Ale może od początku, jak ta seria do mnie trafiła, w jaki sposób ją poznałam, muszę sobie tak troszeczkę tutaj, wiecie, Przeorganizować, bo tych książeczek jest dosyć sporo i one mi tak uciekają. Nawet mi się trochę poprzestawiały w międzyczasie sama. Otóż głównym bohaterem jest mężczyzna, pracujący w gazecie, redaktor. W średnim wieku, tak, około pięćdziesiątki bardziej, w moim odczuciu, bo wiek był prawdopodobnie podany, nie pamiętam, bo ja pierwszy tom. Pierwszy tom czytałam wiele lat temu, a w ogóle moja historia z tą serią zaczęła się od tomu 15 i 16. 15 tom ma tytuł: kot, który mieszkował w szafach, a 16 kot, który przyszedł na śniadanie. I ja właśnie. Szczerze mówiąc, nie pamiętam dokładnie jak te książki do mnie trafiły. Być może gdzieś wyspyrałam na jakieś aukcji na Allegro. Zainteresował mnie opis i tak prawdopodobnie znalazły się u mnie. Po przeczytaniu spodobały mi się te tomy. Teoretycznie niby nie trzeba tak jakby nie ma potrzeby czytania po kolei, ale jednak pewne fakty warto jest mieć uporządkowane, bo autorka nawiązuje do poprzednich tomów, poprzednich wydarzeń bohatera, ale jednak jeśli się czyta od początku, to wszystko jest, wszystko jest wiadome. I tak. Kot, który, jak już wspomniałam, głównym bohaterem, oprócz oczywiście tych kotów, bo kot niby jest takim pobocznym bohaterem, ale jako tytułowy bohater jest on bardzo istotny. Jest tam dwa koty, też już wspominałam wcześniej. Natomiast Jim Quirelan jest właśnie tym głównym bohaterem. Był on dziennikarzem i sportowym, i właśnie kryminalnym, i... Korespondentem wojennym i w pewnym momencie stracił pracę. Przed, przez dłuższy czas nie pracował, i znowu nawiązał pewne kontakty, gdzie miał dostać się do gazety. I tam jego zadaniem było opisywać różnych artystów, wejść w ten świat artystyczny. Poznawać największe słowy i opisywać ich dokonania, ich samych. Także nie za bardzo mu się to podobało, bo w ogóle nie miał o tym pojęcia i dla niego to były straszne nudy. A takim największym właśnie konikiem to było rozwiązywanie spraw kryminalnych. Facet po przejściach, bo rozwiedziony. Różne tam jakieś miał swoje komplikacje i właśnie w pierwszym tomie. Dowiadujemy się, co z tymi kotami, bo on sam w sobie z siebie nie miał kotów. Zostały one mu przekazane tak jakby w spadku po jednym z artystów, u których wynajmował pokój, gdzie mieszkał. Jak to się stało? Nie będę wam zdradzać, dlatego że to jest dosyć istotna historia. Też może trochę tutaj zaspoilowałam ale właśnie no, żeby móc wam coś więcej tutaj opowiedzieć, no, trzeba było to zdradzić, skąd się te koty wzięły dwa różne historie kryminalne, i ja przeczytałam osobiście oprócz tego 15 i 16 tomu przeczytałam do, do 10 włącznie Czyli to jest kot, który rozmawiał z duchami. Niestety nie mogę ruszyć dalej, bo nie mam tomu 11 i w ogóle nie wiem dlaczego niektóre tomy w ogóle nie są dostępne. Oczywiście ta seria jest wyłącznie dostępna jako seria z drugiej ręki i nie można nigdzie kupić w księgarni. No, natomiast biblioteca u nas była dostępna jedynie do dziesiątego tomu, i te, które mi, których ja nie miałam osobiście w domu, pożyczałam z biblioteki. Natomiast sukcesywnie kompletuję tę serię, bo chcę ją, chcę ją mieć całą, chcę przeczytać wszystkie te pozostałe tomy. No, i też wracać wracać do niektórych. No, bo nie ukrywam, że jeżeli się z tak długą przerwą czyta, no to pewne fakty też umykają. Oczywiście w każdym następnym tomie jest nawiązanie do jakiejś tam historii i autorka, tak jak już mówiłam, przytacza pewne fakty. Natomiast dobrze jest czasami wiedzieć, co z czego wynika, bo no bo są te nawiązania i no tak jak mówiłam trudno jest skompletować najwięcej, najwięcej można dostać najwięcej do, najbardziej dostępny jest ten pierwszy czyli kod, który czytał w spak no wiadomo zazwyczaj jak są takie serie wydawane, bo to są serie dodawane do czegoś, one były taką kolekcjonerską wersją no to zazwyczaj te pierwsze tomy są najbardziej później dostępne, natomiast no, ja wam powiem, których mi brakuje. No to tak, brakuje mi dwójki, brakuje mi piątki, dziewiątego tomu, jedenastego, właśnie tego istotnego, który, od którego muszę ruszyć dalej. Nie mam czternastki i później nie mam 26, 27, 28, 29 i 30, bo są jest 30 tonów. Książki, książki. są ciekawe, one, one w, wciągają nas w, ten, w tą całą historię. Jest rzeczywiście tam dużo, dużo się dzieje w tym sensie, że są jakieś właśnie takie wypadki, tak, jakieś morderstwa, jakieś chociażby podpalenia. Coś tam się dzieje, policja ma trudność z ustaleniem faktów danego przestępcy, czy danego zabójcy, czy cokolwiek tam się wydarza. No aczkolwiek no, ślady tam gdzieś do czegoś lub kogoś prowadzą, i tutaj, no, można powiedzieć, ten Quirelan jest kimś takim, może jak nasz ojciec Mateusz, albo, nie wiem, ojciec Brown. Czy panna Marvel, chociażby. Czy prowadzi takie własne śledztwa, zupełnie nawet niekoniecznie sam z siebie, ale czasami to coś tam się takiego dzieje, że no rozwiązuje, zajmuje się danymi sprawami, które często też dotyczą jego osoby, i to jest, i to jest bardzo istotne, chociażby właśnie. Podpalenie, o którym mówiłam. Były tam takie sytuacje, gdzie on sam był w niebezpieczeństwie, i właśnie jego dwa koty zawsze tam gdzieś w takim istotnym momencie, kiedy już tak naprawdę no nie wiadomo, co i jak, koty coś zrobią, bo gdzieś tam wejdą, wygrzebią coś, o tak jak na przykład Alex. W komisarzu Aleksie. Tak? No, to jest tak, taki przykład, może nie, 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 nie do końca dokładny, ale, ale coś takiego tutaj jest, że zawsze ten pomysł wyjdzie od tego kota. Historie są, no, tak jak mówię, wciągające, dzieją się każdej jednej, o każdej jednej porze roku. Mamy tutaj zimy srogie, tak samo jesienie, które są właśnie takie dżdżyste, ponure, no, no i piękne lata, także, także jest pełen taki wachlarz. I zastanawiam się, co bym tutaj mogła wam jeszcze powiedzieć, bo nie chciałabym za dużo zdradzać, dlatego że um, powiedzieć coś to po prostu. Um, Traci się traci się już tą, tą właśnie radość z tego czytania. Ja naprawdę niewiele tutaj wam mogę zdradzić. Mogę tylko zapewnić, że wszystkie te tomy, które czytałam, one naprawdę wciągają one do końca naprowadzają nas na różne rozwiązania niekoniecznie, niekoniecznie prawdziwe, są takie zagadkowe historie, które naprawdę nas wprowadzają w takie zastanowienie i co będzie dalej. No i tak jak mówiłam, są też momenty, kiedy możemy przewidzieć, co kto i jak, ale też czasami później jest zwrot akcji i okazuje się, że trochę się myliliśmy. Ale jeżeli wciągniemy się w całe te historie i poznamy sposób pisania autorki, to w pewnym momencie możemy się domyślić, właśnie kto jest sprawcą. I co bym tutaj mogła Wam jeszcze powiedzieć, takiego ciekawego? No, jak czytałam te książki, to po pewnym czasie mam właśnie takie, takie chwile, że mam ochotę, właśnie na przeczytanie. Książki, kod, który i tak sobie myślę, właśnie i te myśli tak do mnie przychodzą. Zresztą, tak jak na przykład ostatnio miałam chęć czytania książek Safona, gdzie właśnie efektem tego była przeczytana Marina. Po prostu w pewnym momencie coś się dzieje, coś takiego poczuję, że mam ochotę przeczytać daną książkę czy dany rodzaj literatury. No i tak, tutaj właśnie też jest. Z tym kotem, który, no na przykład, 25 tom to jest kot, który się publiczności nie kłaniał. Kot, którego nurtował strumień tom 24. Także no przeróżniaste są te tytuły. Kot, który wyczuł pismo nosem. O, też był taki tytuł, gdzie chyba słuchał Beethoven, czy, czytał Szekspira, Tak. KOT, KTÓRY ZNAŁ SZEKSPIRA. Także no, bardzo przywrotne są te tytuły. Niektóre są takie dosyć śmieszne, zabawne. O KOT, KTÓRY WĄCHAŁ KLEJ, tom ósmy. No, <ścoughs> czy, czy JADŁ czarną, CZERWONĄ WŁÓCZKĘ? Chyba też gdzieś coś takiego było. Także, Także tych tytułów jest mnóstwo. Gdybyście wiedzieli, gdzie może brakujące tomy dokupić, to dajcie znać, bo szczerze ich poszukuję. No i jak Światowy Dzień Kota, to głaszczmy koty, dajmy im jakiś smakołyk, a ja się z Wami już żegnam, życzę Wam wszystkiego dobrego. Subskrybujcie, łapkujcie. Piszcie w komentarzach, jakie są Wasze ulubione książki o kotach czy z kotami, czy macie w ogóle takie. No i co do następnego razu, i wszystkiego dobrego Wam życzę. Pa!